W sali konferencyjnej Brzozowskiego Muzeum we wtorek 19 września odbyło się sympozjum krajoznawcze pod nazwą Krajobrazy Południowo-Wschodniej Polski – Promocja Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Regionu. Organizatorami spotkania byli burmistrz Brzozowa Józef Rzepka oraz dyrektor Muzeum Regionalnego w Brzozowie dr Mariusz Kaznowski. Organizowane dzisiaj w Muzeum Brzozowskim sympozjum ma charakter krajoznawczy. Przede wszystkim będzie prezentowało wyniki badań naukowców i pracowników merytorycznych z kilku ośrodków naukowych i nie tylko południowo-wschodniej Polski. Są to zagadnienia dotyczące walorów przyrodniczych, krajoznawczych, turystycznych, kulturowych, przede wszystkim związanych z naszym terenem, z naszym regionem, utożsamianym z województwem podkarpackim. W pierwszej części sympozjum goście wysłuchali prelekcji na temat znaczenia zasobów wód powierzchniowych, którą omówił profesor dr habilitowany inżynier Janusz Rak z Politechniki Rzeszowskiej. Następnie dr Małgorzata Buczek-Kowalik z Uniwersytetu Rzeszowskiego przybliżyła miejscowości na Podkarpaciu o szczególnych właściwościach leczniczych. Na terenie Podkarpacia mamy obecnie 4 uzdrowiska statutowe. Są to Iwonicz-Zdrój, Rymanów-Zdrój, Polańczyk i Choryniec-Zdrój. No i mamy także tak zwane uzdrowiska miejscowości, potencjalnie uzdrowiskowe, czyli takie, które kiedyś w przyszłości mogłyby zostać uzdrowiskami statutowymi. Wody mineralne mają najszersze zastosowanie, ponieważ wykorzystywane są przede wszystkim w krenoterapii, czyli kuracji pitnej. Tutaj ważna informacja, że ta kuracja pitna powinna być także pod opieką lekarza, bo każda woda ma swoje zastosowania, przeciwwskazania, jest opisana jak należy ją przyjmować, w jakich porcjach. Kąpiele to kolejne wykorzystanie wód mineralnych, czy też inhalacje. Mówi się, że klimat Rymanowa-Zdroju jest zbliżony do klimatu morskiego ze względu na dużą zawartość jodu, soli, stąd też choroby górnych dróg oddechowych. Ale oprócz tego choroby kardiologiczne w Rymanowie-Zdroju. Mówi się, że choroby serca są to choroby XXI wieku. Jest coraz więcej osób z tymi schorzeniami, więc niejako uzdrowisko Rymanów-Zdrój wpisuje się w ten model lecznictwa. Choroby reumatologiczne, choroby kobiece to już w Choryńcu-Zdroju, bazując właśnie na tych złożach wód siarkowych czy borowinowych. Blok pierwszy sympozjum zakończyła prelekcja na temat wybranych aspektów ochrony środowiska w ocenie respondentów z województwa podkarpackiego. No, w ramach prac dydaktycznych, a przede wszystkim prac dyplomowych prowadzimy różnego rodzaju badania, a mianowicie pomysł na przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców województwa podkarpackiego, a dotyczący ochrony środowiska. To jest właśnie ten główny motyw i temat prac dyplomowych, ponieważ przy tak dużej populacji respondentów, a było to ponad 1000 osób, no przeprowadzenie własnymi siłami badań nie byłoby możliwe. Dlatego studenci oczywiście przeprowadzili tego typu badania w różnych miejscowościach województwa podkarpackiego. Napotykając oczywiście nie tylko mieszkańców województwa podkarpackiego, ale również i turystów przyjezdnych, stąd też były podane również inne województwa, czyli ościenne województwo lubelskie, województwo świętokrzyskie, a nawet województwa śląskiego. I ta populacja już daje pewien obraz na temat wiedzy respondentów w zakresie środowiska i ochrony środowiska, ale również też daje wiedzę na temat rzeczywistych działań. A te rzeczywiste działania świadczą o naszej świadomości ekologicznej, czyli to, co robimy na co dzień. Niestety zachowujemy się różnie. Nie jest to kwestia tylko wieku, bo czasem młodych razi to, że człowiek starszy źle się zachowuje i odwrotnie. I narzekamy ciągle na młodzież, a młodzież jest taka, jaka jest i taka była i taka będzie. Natomiast no, trzeba po prostu pamiętać, że człowiek jest częścią środowiska, a więc to nie ziemia należy do człowieka, tylko człowiek po prostu należy do ziemi. Cokolwiek zdarzy się ziemi, to oczywiście zdarzy się człowiekowi. To działa na zasadzie bumerangu. Jeśli my emitujemy do środowiska, do atmosfery zanieczyszczenia, to później oczywiście oddychamy zanieczyszczonym powietrzem, czyli tymi związkami, które niestety mają wpływ na wiele chorób określanych mianem chorób cywilizacyjnych. Tak naprawdę są to te chroniczne choroby, niezakaźne, ale bardzo uciążliwe. No i badania wykazują, że rocznie umiera około 30-50 tysięcy osób właśnie ze względu na tego typu właśnie zanieczyszczenia, czy to powietrza, czy wody, czy żywności, no tej wysoko przetworzonej i tej
pochodzącej z upraw wysokotowarowych, gdzie no niestety tutaj przede wszystkim zysk bierze górę, a więc ilość, a nie jakość. W swoim wystąpieniu doktor inżynier Izabela Cichocka podkreślała, że Polacy coraz częściej i w większym stopniu dostrzegają wpływ swojego postępowania na jakość środowiska. Zwróciła też uwagę na działania, jakie należy podejmować, aby chronić naszą planetę. Przede wszystkim te na podwórku własnym, że tak powiem. Jest to dbałość o energię elektryczną, o wodę, oszczędzanie, racjonalna gospodarka wodą, racjonalna gospodarka odpadami i też takie wyprzedzanie pewnych zmian, chociażby branie toreb na zakupy. Są to drobne kroki, czasem nie mamy czasu na takie małe rzeczy. Niemniej jednak jedne zakupy nie są znaczące. Gdybyśmy to podsumowali w skali roku, to nasze przyczynianie się do degradacji środowiska na skutek nieustannego zakupu reklamówek byłoby o niebagatelnym znaczeniu. Dr Wojciech Blecharczyk, wiceprzewodniczący Narodowej Rady Ekologicznej w Warszawie, prelekcją na temat oceny walorów przyrodniczych, edukacyjnych oraz gospodarczych karpackiej części Dorzecza Sanu rozpoczął drugą część sympozjum. Następnie dr inżynier Edward Marszałek, reprezentujący Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie, zachęcił do wybrania się Wielkim Szlakiem Leśnym. Wielki Szlak Leśny, co to za projekt i czego dotyczy? To jest pomysł dyrektora generalnego Lasów Państwowych, żeby pokazać wartości przyrodnicze, kulturowe lasów, ale w całej Polsce. Wielki Szlak Leśny, sama nazwa wskazuje, że to będzie coś wielkiego, ale nie należy tego kojarzyć ze szlakiem liniowym. To raczej taka próba wydobycia dla ludzi takich elementów, które w lesie są godne uwagi. Czy to będą rezerwaty przyrody, czy to będą motywy związane na przykład z kulturowymi historiami, czy z historiami w ogóle, na przykład cmentarze wojenne, na przykład leśne kapliczki. Ale pierwszym takim elementem tego Wielkiego Szlaku Leśnego, który już zaistniał, jest Wilczy Szlak. To jest 8 elementów, 8 motywów w polskich lasach, które są kojarzone z wilkiem. Oczywiście zaczyna się to w Wilczym Szańcu, czyli w Gierłoży, gdzie Lasy Państwowe zarządzają tym potężnym gruzowiskiem, które jest odwiedzane przez ponad 100 tysięcy ludzi rocznie. To bardzo ważny element, który też trzeba tak pokazywać, żeby nie było tam tylko pokazywania Hitlera jako boga wojny, ale żeby też była ta martyrologia narodu, żeby pokazać, że ten Wilczy Szaniec tak naprawdę był czymś wielkim, wielkim złem. Wiązał się z wielkim złem. I takich elementów w Polsce jest w tej chwili 8. Między innymi ścieżka Wilczym Szlakiem, między innymi pomnik wilka w jednym z nadleśnictw znajduje się. To warto sobie poszukać, ale ostatnim z tych elementów, 8, był i jest nasz ośrodek Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem. Właśnie dlatego, że Bieszczady w ogóle kojarzą się z wilkami, bo to największe zagęszczenie wilka w Polsce. Najładniej tutaj właśnie wyją te wilki. Z kolei doktor inżynier Marian Stój w kontekście dziedzictwa kulturowego przybliżył różnorodność biologiczną i walory krajobrazowe obszaru Magórskiego Parku Narodowego. Z dziedzictwa kulturowego mogą oglądać no, piękne cerkwie, które się zachowały w niektórych miejscowościach, jak Świątkowa Wielka, Świątkowa Mała, Kotań, Krępna. Mogą też podziwiać przydrożne kapliczki, krzyże kamienne, które są w miejscach po byłych wioskach łemkowskich, gdzie w akcji Wisła zostali ludzie wysiedleni i te pamiątkowe zostały elementy. Cmentarze, właśnie, które pielęgnujemy, też wykaszamy trawę, żeby właśnie nie zarosły, żeby można było tam zwiedzić je i odczytać właśnie nagrobki. Doktor Beata Bodzioch-Kasnowska przybliżyła koncepcję szlaku kulturowego śladami parlamentarzystów galicyjskich w mikroregionie brzozowskim. Wspomniała zasłużonych działaczy m.in. Stanisława Białego, Teofila Ostaszewskiego czy Jana Stapińskiego. Brzozowskie sympozjum zakończył gospodarz spotkania dr Mariusz Kasnowski. Dyrektor omówił symbolikę w wizerunkach maryjnych z sanktuariów w południowej części województwa podkarpackiego, a także podsumował wcześniejsze wystąpienia. We wtorkowym spotkaniu uczestniczyli zastępca burmistrza Brzozowa Stanisław Pilszak, przewodniczący Rady Miejskiej w Brzozowie Edward Sabik wraz z radnymi, przewodniczący Rady Powiatu Brzozowskiego Henryk Kozik, dyrektorzy i kierownicy jednostek budżetowych gminy Brzozów, dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowych oraz sympatycy Brzozowskiego Muzeum.